Towarzystwo Pomocy imienia świętego brata Alberta zajmuje się generalnie pomocą dla osób bezdomnych, ubogich. Mamy kilka placówek w Łodzi. Działamy już od początku lat 90. Mamy na koncie wiele, wiele lat działalności, która doprowadziła do tego, że jesteśmy jakby bardzo dobrze zorientowani w problematyce bezdomnych. Stosujemy różne terapie, zatrudniamy różnych pracowników, którzy jakby są w tym zapoznani i potrafią z tymi ludźmi pracować, bo jest to grupa osób, która nie jest łatwa, która jest po przeżyciach, po różnych przejściach, a tutaj my staramy się właśnie ich zrozumieć, naprowadzić na tą drogę tej normalności, czyli tego powrotu do rodzin, powrotu do mieszkań, do pracy, co w okresie bezdomności zazwyczaj te wartości są tracą ci ludzie. Znajdujemy się w Łodzi przy ulicy Trębackiej 3, w takim budynku, gdzie prowadzimy tutaj już działalność w ramach Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta. Od około roku 2004. Początki tutaj to było budowanie, wykańczanie tego budynku. Brali w tym udział zarówno podopieczni nasi, jak i też wielu darczyńców, którzy nam przekazywali materiały, sprzęt. Początkowo były tutaj realizowane projekty, później, a w zasadzie równolegle, były tutaj mieszkania wspierane, czyli mieszkania dla osób bezdomnych, którzy już w pewnym zakresie swoje sprawy mieli załatwione, na przykład w postaci dochodu, dokumentów, i do nas przychodzili, żeby już od nas wychodzić do swoich mieszkań, gdzie różnie to bywało, czasem się łączyli z rodzinami, czasem dostawali mieszkania z zasobów gminy. W każdym razie każdy sposób, który prowadził do takiego zakończenia tej terapii, był dla nich sukcesem. Nasza pomoc skierowana jest indywidualnie do potrzeb poszczególnych osób, do potrzeb poszczególnych mężczyzn, którzy u nas decydują się zamieszkać. Jest to tak zwana terapia indywidualnego przypadku wychodzenia z bezdomności. W skrócie, na czym to polega? Przede wszystkim wsparcie, bieżące wsparcie, czas, uwaga poświęcona mężczyznom, troska o ich codzienne sprawy, wspieranie zarówno w sukcesach, jak i pomoc w porażkach, które gdzieś tu na co dzień też osobom towarzyszą. Myślę też, że z mojej strony ważna jest pomoc, wsparcie w całym procesie straty, którego doświadczają. Straty zarówno mieszkania, straty rodziny, straty ogólnie gdzieś tam wartości, które do pewnego momentu wyznawali, nagle ich życie bardzo się zmienia i naszą rolą jest właśnie towarzyszyć w tym czasie, prostować pewne drogi, które mają dość pokręcone, a naszą rolą jest właśnie gdzieś być z tyłu, być z boku, wspierać, namawiać, szeptać pewne rady, które mogą realizować.